Mówią, że Disney odpowiedzialny jest za niejedno miasto duchów. Mówią, że Disney skrywa tajemnice, o których nawet nam się nie śniło. Słyszeliście kiedyś o opuszczonym przez Disneya? O pokoju zero? Czy o innych, równie mrocznych sekretach korporacji? Dziś przyjrzymy się internetowej opowieści o tytule opuszczonym przez Disneya oraz wszelkich jej kontynuacjach. Dziś spojrzymy w mroczną, skrytą pod przyjaznym makijażem stronę korporacji. Moi drodzy, rozsiądźcie się wygodnie i zgaście światła, jeśli oglądacie ten film w nocy, albowiem dziś usłyszycie o opuszczonym przez Disneya. Zacznijmy więc od samego początku, mianowicie opowieści zatytułowanej mianem Opuszczony przez Disneya. Dowiadujemy się z niej, iż Disney, wielka korporacja, pod koniec lat 90. nieopodal plażowego miasta, zwanego Szmaragdową Wyspą w północnej Karolinie, poczęła budowę tzw. Pałacu Mowgli'ego, ogromnego ośrodka stylizowanego na pałac. Imię Mowgli pochodzi z jednej z najstarszych kreskówek Disneya, mianowicie Księgi Dżungli. Mowgli był występującym tutaj porzuconym dzieckiem. Zamysł zakładał zbudowanie ogromnego indyjskiego pałacu obrośniętego z każdej strony dżunglą. Korporacja włożyła w tenże projekt miliony dolarów, a pewnego dnia porzuciła. Ot tak, Disney zadbałby o pałacu nie wspomniano już nigdy ani słowem, co dzięki ogromnym wpływom w telewizji, prasie czy jakimkolwiek innym medium udało się bez problemu. Co ciekawe, pałac Mowgli'ego nie miał być pierwszym porzuconym przez Disneya miejscem. Wspomniana zostaje tu również Wyspa Skarbów, ale po więcej informacji na temat opuszczonych przez Disneya obiektów sięgniemy później. Autor pasty zainteresował się miejscem i postanowił wybrać się je zwiedzić, co opisuje w dalszych partiach historii. Protagonista staje przed terenem placówki. Na ogromnej bramie prowadzącej do środka znajduje się tabliczka z napisem Opuszczony przez Disneya. Reszta opowieści skupia się na zwiedzaniu pałacu Mowgli'ego przez narratora. Pośród wielu interesujących wydarzeń warto wyróżnić chwilę, kiedy bohater słyszy dialog dobiegający zza ścian. No nie wierzę. Krótka, niezrozumiała odpowiedź. Nie wiedziałem o tym, nie wiedziałem. Twój ojciec ci powiedział. Niezrozumiała odpowiedź lub płacz. Bohater zaobserwował również samoistnie poruszające się haki rzeźnicze, jednak najistotniejszym zdarzeniem tej opowieści jest moment kulminacyjny, który nastąpił w jej zakończeniu. Główny bohater dostaje się do pewnego ciemnego pokoju, po którym wala się głowa kostiumu kaczora Donalda, w której znalazła się ludzka czaszka. Znajduje się tam również fotonegatywny kostium myszki Miki, który w pewnym momencie wstaje. Hej! Powiedział cichym, perswazyjnym, ale idealnie odtworzonym głosem myszki Miki. Chcesz, żebym zdjął głowę? Zaczęło ściągać swoją głowę, swoimi niezdarnymi, zakutymi w rękawiczki palcami, zaczynając od szyi, szarpiącymi, niecierpliwymi ruchami, podobnymi do ruchów rannego człowieka, próbującego wydostać się ze szczęk drapieżnika. Po jego karku zaczęła odpływać krew. Dużo krwi. Dużo gęstej, krótkowatej, żółtej krwi. Odwróciłem się i usłyszałem odrażający odgłos rozrywanego ubrania i ciała. W głowie miałem tylko, aby się stąd wydostać. Nad drzwiami tego pomieszczenia zobaczyłem ostatnią wiadomość, wyrytą w metalu kością lub pazurem. Opuszczony przez Boga. Autor opuścił pałac. W tym miejscu opowieść dobiega końca. Poddajmy więc ją analizie. Cóż, analizując tę historię, postawiłem sobie kilka pytań. Pierwsze. Do kogo należały głosy? Kto prowadził dialog oraz dlaczego haki rzeźnicze samoistnie się poruszały? Drugie. Do kogo należała czaszka i skąd się tu wzięła? Trzecie. Kim lub czym był fotonegatywny Miki? Oraz czwarte. Dlaczego Disney opuścił pałac Mowgli'ego? Zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pierwsze pytanie. Sądzę, iż był to rodzaj swoistej paranormalnej aktywności,
Możliwe, iż w trakcie budowy pałacu wydarzyła się jakaś tragedia. Takie założenie podtrzymuje czaszka, którą odnalazł główny bohater. Możemy być pewni, że ktoś tutaj zginął, a po tej tragedii złe moce osiadły się w budynku. Jakie są odpowiedzi na kolejne pytania? Myślę, że odnajdziemy je w dwóch kontynuacjach opuszczonego przez Disneya. Czy jesteście gotowi, by poznać więcej niewygodnej prawdy? Moi drodzy, o najmroczniejszych tajemnicach Disneya dowiemy się po krótkiej przerwie na reklamę. Jeszcze zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz mnie w jakiś sposób wesprzeć, to proszę zostaw łapkę w górę i komentarz pod tym filmem. Jeśli jesteś nowy, zostaw również subskrypcję, albowiem mi niesamowicie to pomaga w dalszym rozwoju. Tymczasem zanurkujmy w ciemnościach. Pokój Zero jest kontynuacją opuszczonego przez Disneya. W skrócie ta historia dzieje się jakiś czas po zakończeniu części pierwszej. Bohater jest śledzony i zastraszany przez osoby wynajęte przez Disneya. Mimo to tutaj wyjawił mnóstwo brudów ogromnej korporacji na światło dzienne. Niektóre z nich są w pewnym stopniu powiązane z tym, co zaszło w Pałacu Mowgliego. Dalsza część Pokoju Zero składa się z kilku opowiadań ludzi powiązanych z Disneyem, rzeczywistych opowiadań o mrocznej stronie Disneya, o której zazwyczaj się nie mówi. Przedstawię wam je wszystkie z osobna, by wkrótce wszystko poczęło przypominać logiczną całość. Pierwsza historia dotyczy osoby zwanej naukowcem. Gaskotki są to osobniki w różnym wieku i różnej płci. Na głowach założone mają maski przeciwgazowe z wizerunkami postaci Disneya. Niestety niewiele o nich wiadomo. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej Disney naprawdę tworzył takie maski. Przerażające, co? Ta historia zyska więcej głębi w przyszłości. Historia ratownika zdaje się być znacznie ciekawsza. Ratownik ten pracował w akwaparku Disneya w latach 2001-2003. Pilnował, by dzieci uważały na siebie w trakcie zabawy w akwaparku. Pewnego dnia jednak pewien dzieciak wjechał do tuby i nie wyjechał drugą stroną. Ratownik stwierdził, że utknął jednak po nim. W owej tuby weszło jeszcze kilka innych dzieciaków. Jednak te wyjechały drugą stroną. Wkrótce natomiast dzieciak w końcu wyszedł. Pracownicy wyciągnęli dziecko z wody. Osunął się na ziemię, jego skóra była lekko niebieska, a oczy szeroko otwarte. Cały czas powtarzał: dzieci bez twarzy, przestańcie mnie ściskać. Od tamtego momentu zaczął uważniej przyglądać się dzieciom. Zauważył, że bardzo często wychodzą w innej kolejności. Nigdy nie były tak zszokowane jak tuścioch, jednak ich twarze miały wyraz delikatnego otępienia. Jakby starały się odróżnić, co jest rzeczywistością, a co nie. Po tym już tam nie wracały. Kolejna opowieść określona mianem Królewny Śnieżki powinna was nieźle zszokować. Dotyka ona tematu zmarłych pracowników. Opowiada o tym, co dzieje się w chwili, gdy pracownik umiera w kostiumie. Drugi pracownik w kostiumie musi usiąść z trupem na krawężniku bądź ławce i poczekać, aż podjedzie samochód z napisem pralnia, by zabrać w dyskretny sposób zwłoki. Zanim to się stanie, odwiedzający nie mają pojęcia, że robią sobie zdjęcie z trupy. Patrząc więc na ten fragment, śmiem rzec, iż czaszka w Pałacu Mowgliego mogła należeć do jednego z pracowników zmarłych w kostiumach. Historia dozorcy również prezentuje mroczny sekret myszej korporacji. Dozorca w rzeczywistości był sprzątaczem. Sprzątał więc w ogromnym kompleksie, położonym pod Disney World, składającym się z wielu tuneli metra połączonych między sobą. To nimi poruszać mają się pracownicy czy sprzątacze. Jednak bohater ten zajmował się jednym konkretnym miejscem. Klubem 22. Klub 22 jest jednym z takich ukrytych obszarów. Jeśli masz wystarczająco dużo kasy, a niemal na 100% nie masz, będziesz mógł do niego przystąpić. Disney's You nazywane jest ciemną stroną. Jest to miejsce, gdzie wszystko jest dozwolone. Tutaj dozorca czyścił ślady krwi w
fekaliów czy sprzątał butelki. Rzeczy te następnie palił w kominie jednego z domów. Z tego miejsca przenosimy się do historii Młota. Młot był budowlańcem, który prowadził przebudowy wokół Disney World. Pewnego dnia zapytał swojego szefa o dziwaczne plany budowlane, które otrzymał. Był na nich odgrodzony prostokątny, szeroki obszar o wielkości supermarketu. Nie miał on żadnej nazwy, a jedynie dwa słowa. Nie kopać. Młot z czasem poczuł widywać gaskotki pośród ludzi korzystających z atrakcji. Ich maski miały być mokre w środku. Po pewnym czasie odnalazł staruszka imieniem Ida, która pracowała w tym miejscu w czasie zimnej wojny. Obszar, w którym nie wolno było kopać, okazał się być tytułowym pokojem zero. Pamiętacie gaskotki? Z opowieści Idy wynika, iż ich maski były tworzone z myślą o dzieciach i dorosłych. Dlaczego? Pokój zero był otóż schronem, do którego pewnego dnia po wszczęciu alarmu zostali wprowadzeni ludzie. Alarmu informującego o ataku powietrznym. Wszyscy mieli ubrać maski przeciwgazowe i kłótne. Pójęcie około pół godziny ludzie postanowili stanąć z wojną twarzą w twarz. Po otworzeniu drzwi ujrzeli opustoszałe, nietknięte miasteczko. Tak jak dawniej. Ida postanowiła zejść do pokoju zero, gdzie z ciemności usłyszała głos. Zamknij drzwi, kochanie. Wpuszczasz do środka zimno. W ciągu paru dni cała sprawa, schronienie, schody, wszystko było pokryte na stopę cementem. Systemy powietrzne i generatory powyżej pułapu zostały usunięte, tworząc wielką, pustą przestrzeń. Cóż, tutaj pokój zero dobiega końca. Jednak nim poddamy go analizie, przyjrzymy się części trzeciej tej opowieści. Przed wami Koruptus. Po publikowaniu dwóch poprzednich historii protagonista jest prześladowany, obserwowany oraz oczarniany w internecie przez ludzi wynajętych przez Disneya kilka razy bardziej. Elementem, który rozwiąże większość tajemnic, jest mail, który otrzymał główny bohater. Oto jego treść. Podsumowanie incydentów związanych z Koruptus, styczeń 2015. Tylko do użytku biura. Ta wiadomość zawiera informacje, które mogą być poufne lub zastrzeżone, lub też chronione przez immunitet prawny klient, lub owoce pracy do skryny przeznaczone jedynie do adresata adresatów. Jakikolwiek przegląd, ujawnienie, rozpowszechnienie, kopiowanie czy też wykorzystanie informacji przez kogoś innego jest całkowicie zabronione. Jeżeli dostałeś tę wiadomość przez pomyłkę lub bez autoryzacji, proszę poinformować o tym nadawcę przez natychmiastową odpowiedź i usunąć oryginalną wiadomość. Wszystkie e-maile wysłane na ten adres będą odbierane przez system e-mail korporacji Disney i zostaną poddane archiwizacji, a następnie przeglądowi przez kogoś innego niż adresat. Naruszenie jakichkolwiek z powyższych zasad poskutkuje konsekwencjami prawnymi. Prosimy odnieść się do oficjalnych wytycznych dotyczących znanych i niepotwierdzonych zgłoszeń incydentów. Znane incydenty związane z Koruptus sprzed i włączając styczeń 2015. Wyspa Skarbów. Ekstremalne pobudzenie. Intrygująca działalność populacji sępów. Łagodne nasilenie pobudzenia. Intrygująca działalność ludzka. Rozwiązany problem z Koruptus. Nieznane gatunki ptaków. Opuszczone ostatecznie. Disney's Pop Century Resort. Poruszenie się i zapodziewanie obiektów. Chroniczna dyslokacja. Anachronizm. Nierozwiązany problem z Koruptus. Wędrowanie przedmiotów. W oczekiwaniu. Disney Rivers Country. Zakażenia drobnoustrojowe. Nierozwiązany problem z Koruptus. Clear Man, a.k.a. See Through Man, a.k.a. Friendly John. Opuszczone ostatecznie. Image Works. The What If Labs, Second Floor. Wielokrotne zaginięcia ludzi. Śmiertelne pinscreeny. Schorzenie wibrującego lustra. Nierozwiązany problem z Koruptus. Instruacja Willy Wizard. Opuszczone ostatecznie. Pałac Mowgli'ego. Omamy słuchowe. I łamane na lub projekcje. Poruszanie i się zapodziewanie obiektów. Od umiarkowanego do ciężkiego pobudzenia. Intrygująca działalność ludzka. Nierozwiązany problem z Koruptus. Odwrócone postacie. Opuszczone ostatecznie. The New Global Neighborhood. Rozwiązany problem z Koruptus. Glista w światłowodach. Rozwiązany problem z Koruptus. Cyfrowe wycie.
Rozwiązanie, możliwość modyfikacji. Pokój zero. Nagłe nadejście masowej histerii. Omamy suchowe i lub projekcje. Nierozwiązany problem z koruptus nieznany. Wstrzymane ostatecznie. Uwaga! Nara Dreamland nie jest oficjalnym parkiem Disneya i należy udostępniać o nim informacji i wszelkich zasobów wiedzy. Kompletna lista incydentów podejrzanych o związanie z koruptus będzie niebawem dostępna. W tej opowieści autor oficjalnie żegna się z odbiorcami. Tymczasem przyjrzymy się jeszcze prequelowi, opuszczonego przez Disneya, zwanym Kilka Sugestii. Opowieść zatytułowana mianem Kilka Sugestii jest prequelem opuszczonego przez Disneya i zawiera kilka tytułowych sugestii, które mogą troszeczkę rozjaśnić nam świat creepypasty. Teraz zacytuję kilka najciekawszych. Nie chciałem nic mówić, bo jestem tolerancyjny, ale proszę przestać wpuszczać dzieci bez twarzy. Nie zostaną w strefach przeznaczonych dla gości. Nie czuję się bezpiecznie, opuszczając południową bramę na koniec zmiany. Proszę, żebyście dali maskotkom więcej przerw lub pozwalali im nieco odpocząć podczas pracy. Pot i zapach ciał to jedno, ale od niedawna jeden z kostiumów jest ciągle zażygany. Przysięgam, te bezrozumne bachory włażą wszędzie. Za każdym razem, gdy pozbędę się jednego, inne zachowują się jeszcze gorzej. Znajduję je w stertach pod schodami. Wydaje mi się, że to śmieszne. Nie mam jak przejść. Zapadam się w podłogę albo... Może tylko mi się wydaje. Nie mogę ściągnąć mojej głowy. Zignorujcie moją ostatnią kartę. Zapomniałem, że to moja prawdziwa głowa. Kostiumy są ciężkie z tymi ludźmi w środku, a dla mnie nie zostało już wolnego haka. To było dziwne, nieprawdaż? Koruptus jest największą tajemnicą Disneya. Stanowi również manifestację negatywnych uczuć, takich jak strach czy nienawiść. Pojawia się w obrębie instytucji oficjalnie należących do Disneya. Bohater to właśnie z nim miał styczność w Pałacu Mowgli'ego. To on spowodował samoistne poruszenie się haków czy niezrozumiałe rozmowy, manifestując się zarazem jako fotonegatywny Mickey. Spekuluje, że narodził się w dniu incydentu w pokoju zero, po wielu mrocznych wydarzeniach mających miejsce w okolicach Disneya, o których wspomina druga część opowieści. Narodził się on. A jak wspomina Koruptus, manifestacja widywana była w wielu innych kompleksach Disneya. Dlaczego więc Pałac Mowgli'ego został opuszczony? Ze względu na manifestowanie się tu złego bytu. Budynek został więc porzucony ostatecznie. Opowieść nie tylko jest mistrzowską, pełną grozy historią, ale i zdaje się być jednocześnie niezłym komentarzem politycznym, który wiele mówi o mocy pieniądza i wpływach największych korporacji. Opuszczony przez Disneya stał się bazą dla serii fangame'ów FNAF'a o tytule Five Nights at Treasure Island, ale myślę, że jest to historia na inny materiał. Tymczasem to już tyle ode mnie w dzisiejszym materiale. Bardzo dziękuję Ci za oglądanie. Słowem końca chciałbym pozdrowić Dorikson Pro, Bongo Kot, Pablos Pro oraz Maciuś XD. Serdecznie Was wszystkich pozdrawiam, jeżeli też chcesz zostać pozdrowiony w kolejnym materiale, to daj mi proszę o tym znać w komentarzu na dole. Tymczasem do usłyszenia w kolejnych materiałach, mówi do Was Mundar. Trzymajcie się ciepło i bezpiecznie i pamiętajcie, że w każdej legendzie zawsze jest ziarnko prawdy. Dobrej nocy, cześć.